wierszy powtarzają. Inwokacja jest na końcu, a na początku jest epilog, żeby wprowadzić, że to Mickiewicz napisał do emigracji, że to jest przesłanie, które myślą o dziewięźnie. No zaraz, to bardzo mi jest ciekawe. Właśnie. Przed rozpoczęciem projekcji pana Tadeusza Ojciec Święty powiedział do mnie, że no to sobie przypomnimy pana Tadeusza. I to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to to, że Ojciec Święty rzeczywiście śledził. Śledził wydarzenia, śledził aktorów, czasem widziałem uśmiech na jego twarzy, czasem zainteresowanie w takich miejscach właśnie, które przypominał sobie, bo wiele tekstów z pana Tadeusza znał jeszcze z teatru rapsodycznego z czasów okupacji, więc wracał do tych tekstów i odniosłem wrażenie, że naprawdę ten wieczór nie był dla niego zmarnowany. Był jakimś dotknięciem polskości, głównie przez to, że aktorzy mówili ten wiersz pana Tadeusza. Myślę, że to najbardziej do Ojca Świętego przemówiło. Nie? Ja zobaczyłam po projekcji takie rozjaśnienie w jego oczach i naprawdę dużo był mniej zmęczony niż tak, jak widzieliśmy go rano po mszy świętej. Takie odniosłam wrażenie, że tak jakby naprawdę czekał tam na nas, na rozmowę, i to było naprawdę tak nadzwyczajnie wzruszające. Przypominał wiersze, które pamięta tak dobrze. Nadzwyczajnie to było wzruszające przeżycie i widziałam, że na końcu bił brawo. Tego tak, nie widziałem. Jestem absolutnie świeżo po wyjściu z Watykanu. Jeszcze czuję uścisk dłoni Ojca Świętego po projekcji. Uścisk dłoni papieża, który ściskał najpierw obecnego, siedzącego tuż koło niego, naszego laureata Oscara Andrzeja Wajdy, w którego towarzystwie też po raz pierwszy ten film obejrzałem, bo nie było Wajdy na premierze. A tutaj brałem udział w bardzo wielu uroczystych premierach filmów na całym świecie, w których miałem szczęście grać w filmach Andrzeja Wajdy, ale projekcja na Watykanie w obecności, i to jakiej obecności, Jana Pawła II, to jest coś jak jakiś sen. Prawie mi się wierzyć nie chce, że było to przed chwilą moim udziałem. Omawialiśmy się, że ten film będzie długi, za długi, że zmęczy Ojca Świętego, który przecież dzień rozpoczyna tak wcześnie. Braliśmy udział w mszy świętej w jego osobistej kaplicy bardzo wcześnie rano i cały dzień, tyle obowiązków, cały świat na głowie i jeszcze niebo. I tu raptem przyszedł i oglądał. Ja siedziałem tuż obok. Wajda siedział obok, dosłownie. A ja siedziałem, tak sobie ustawiłem krzesło, żeby patrzeć trochę na ekran, a trochę na profil papieża. I widziałem, że moje obawy były płonne, że będzie zmęczony, znużony. Oglądał niesłychanie skupiony. Od czasu do czasu się prostował i patrzył z taką intensywnością i w pewnym momencie, no to już jest historia, wprawdzie odbyła się przed chwilą, widziałem łzy papieża płynące po jego policzku. Także, drodzy moi koledzy, ja miałem szczęście akurat z Zosią naszą, czyli Alicją Curuś-Bachleda, tutaj być w tej bardzo nielicznej ekipie. Aż się wstydzę, że takie wyróżnienie właśnie spotkało tylko moją młodą koleżankę i mnie. Drodzy koledzy, biorący udział w tym filmie, papież naprawdę się wzruszył Mickiewiczem, Andrzejem Wajdą, naszą grą. Ściskał potem nam ręce, nam aktorom, młoda Alicja, młodziutka,
i ja i mówił słowa tak gorące i piękne, że aż wstydzę się je powtarzać, ale to są słowa dla całego tego dzieła, jakim niewątpliwie jest nasz film, film Andrzeja Wajdy z naszym udziałem. Jestem wzruszony, że na świeżo mogę przesłać to wszystkim telewizjom w Polsce. Bądźcie szczęśliwi. Pierwszy z Polaków, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, obejrzał nasz film, obejrzał arcydzieło Mickiewicza, sfilmowane przez naszego arcymistrza i długo się z nami nawet nie chciał rozstać, aż ksiądz sekretarz, ksiądz biskup Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że już stoimy w przeciągu, bo w takim korytarzu i można się przeziębić. I Ojciec Święty, machając nam ręką, długo jeszcze patrząc, a jeszcze recytował z nami poszczególne fragmenty, bo zna je obszernie na pamięć. Przeżyliśmy cudowną niedzielę, cudowny wieczór. Wszystkiego najlepszego.